Hej, hej, witam z Rybina. Tym razem zapraszam Was na 14 dni na Żuławy. Popłyniemy łodzią, bo tu nie wypada inaczej. Tu do końca XIX wieku każde gospodarstwo miało łódkę. Tutaj pływało się do pracy na pole, do kościoła, do knajpy i na zakupy na targ. Plan jest ambitny. Popłyniemy wielką pętlą żuławską. Postaram się tutaj zwiedzić jak najwięcej dróg wodnych. Jeżeli pogoda pozwoli, popłyniemy na Zalew Wiślany, wielki, ogromny zbiornik wodny. Dopłyniemy do najdalej wysuniętego na wschód portu w Polsce, tuż przed rosyjską granicą. Odwiedzimy Gdańsk, Malbork, Elbląg. Zapraszam Was też do rezerwatów przyrody, gdzie jest masę ptactwa i może mi się coś fajnego uda tam nagrać. A poza tym mam jeszcze masę różnych fajnych rzeczy tutaj do pokazania, więc... Dzień dobry, witam nas piękna pogoda, wczoraj brzydko, dzisiaj pięknie, ale prognozy nie są dobre. Będzie wiało bardzo mocno, a na Wiśle, tam gdzie płyniemy, może być niebezpiecznie, tym bardziej, że płyniemy też tuż przed Bałtykiem, przed Zatoką Gdańską będziemy cumować. Drugi kłopot to taki, że podniosła nam się bardzo woda. Okazuje się, że potrafi wodę tutaj nawiać z Zatoki i jednej i drugiej, z Zalewu Wiślanego też. I podnosi się poziom, a my zaraz będziemy przepływali pod mostem zwodzonym, który jest nieczynny. No i jest niski. I teraz pytanie, przepłyniemy czy nie? Niestety nie mogę tego dla Was nagrać, bo jestem sam, no ale opowiem Wam o tym później, jak to przebiegało. Nie przepłynąłem pod mostem. Tak, poziom wody się podniósł, że nie jest sposób przepłynąć pod mostem. Od 2018 roku jest walka z konserwatorem zabytków, żeby ten most wyremontować. Tragedia. W takim pięknym miejscu, żeby się nie można było dogadać. Plany w związku z tym się zmieniły. Płyniemy Wisłą Królewiecką do Zalewu Wiślanego, w drugą stronę. I Zalewem Wiślanym wpłyniemy do Szkarpawy. Zastanawiam się jeszcze, co robić, czy płynąć do Gdańska, czy płynąć do w stronę Malborka teraz na razie. Przepływamy do mostu w Sztutowie. Ten most jest wyższy o metr od tamtego, więc być może nam się uda tutaj przejść. Zaraz się to okaże, jeżeli nie, no to jesteśmy w ogóle tutaj zamknięci. W Sztutowie jest też Muzeum Obozu Koncentracyjnego, ale nie wiem, czy chcę iść. Jeszcze będziemy tędy przepływać, zobaczę. Może jakoś zbiorę siły, żeby to zobaczyć. Bez przygody się nie obejdzie. Udało się przejść, ale to było 10 cm. Także sam przepychałem łódź pod mostem. No, ale miałem strach niesamowitego. Dobra, płyniemy dalej. Pogoda się psuje, a my płyniemy na Zalew Wiślany. Tu nie ma żartów. Zalew Wiślany. Niesamowite miejsce. Tędy wpłynęliśmy Wisłą Królewiecką. Tam jest ujście. Tutaj kąty rybackie. A przestrzeń przed nami w ogóle nie do opisania. Wiatr się wzmaga. Fala się robi, a tutaj jest bardzo płytki zbiornik i fala jest taka bardzo brzydka, bo taka rwana. Dużo wygodniej się pływa, jak jest duża, długa fala, a nie krótka. Ja staram się jak najszybciej przepłynąć ten zalew i uciekać stąd, bo dzisiaj miały być bardzo silne wiatry, wprost takie sztormowe, więc tutaj gdyby coś takiego było, to tutaj byłaby no naprawdę zadyma niesamowita. Ale wiatr się wzmaga, więc uciekam. Ale się zaczyna, ja pierniczę. Wow! Ale nas rzuca. Nieźle, czasami to już potrafi tak rzucić, że szok. Wiatr się wzmaga z minuty na minutę. Jejko, byle tylko dopłynąć. Zdążyć przed tym silnym wiatrem. Wszystkie plany się pozmieniały, więc dzisiaj płyniemy do Elbląga. Już jesteśmy teraz na Nogacie. To jest dosyć szeroka rzeka, jak widać, niezarośnięta. W tym miejscu bardzo ładnie to wygląda. Rozlewiska, trochę ptaków.
Dopłynęliśmy do kanału Jagiellońskiego. Skręcamy w lewo. Dopływamy do Elbląga. To już robi wrażenie. Statki, większe jednostki, porty, spichrze. Super to wygląda. To jest nasz jacht. I jesteśmy w ośrodku sportów wodnych Fala. Jutro ruszamy na jezioro Drużno, ale prognozy są kiepskie. Dzisiaj też już pada, ma bardzo, bardzo silny wiatr wiać. To widzicie most zwodzony i jest bardzo piękny pasaż nad samą rzeką Elbląg. Tam jest też miejsce do cumowania. Następnym razem będziemy tam cumowali. Już się dowiedziałem, że tam można cumować. No i całe Stare Miasto jest bardzo, bardzo, bardzo urocze. Restauracje, kawiarenki, puby. No naprawdę jest pięknie. Siedzę sobie i gapię się na różne rzeczy, bo nudzę się. I patrzę, jak zwykły kawałek styropianu może zacząć żyć własnym życiem. A nudzę się dlatego, że dzisiaj wieje okropny wiatr. Ma być nawet do 100 km na godzinę. I nie odważyliśmy się wypłynąć. Czekamy na poprawę pogody. Prawdopodobnie ruszamy jutro dalej. Szukamy zajęć. Nie ma co robić. Wykorzystamy to na wyczesanie mojego psa trochę. Tylko kurka siwa tu wieczy, to widzę, że też nie za bardzo. Fergie, pokaż się, jak pięknie wyglądasz. Pokaż się, Ferdżunia, jaka jesteś piękna teraz, wyczesana. Tak? Jak piesek mu ślicznie wygląda. Wolny czas spędziliśmy na zwiedzaniu najpiękniejszej części miasta Elbląga, Starówki. Tutaj widzicie starą bramę targową. W 1319 roku była zbudowana, a 100 lat później ona była jeszcze tak podniesiona. No i ten mały człowieczek podobno uratował Elbląg przed najazdem krzyżackim. Przeczytajcie sobie, ciekawa historia. Bardzo urocze kamieniczki tutaj w Elblągu. Super mi się to podoba. To katedra świętego Mikołaja. Jej budowa rozpoczęła się w XIII wieku. W 1777 spłynęła od uderzenia pioruna, a w 906 odzyskała nową wieżę. Idziemy ścieżką kościelną. Taki zabytek rodem ze średniowiecza. Ścieżka ta łączyła trzy kościoły ze sobą. Niepojęte, ile się może jeszcze woda podnieść. Cały czas woda się podnosi bez przerwy. Mostek, który leżał, taki łącznik, podniósł się. On jeździł przecież po tym pomoście. Tam pomost już jest prawie w wodzie, zatopiony. Dopływamy do jeziora Drużno. Powiem wam, że warunki są fatalne. Marzyłem o tym jeziorze. Chciałem tutaj być. Chciałem fotografować ptaki. Wygląda na to, że nie ma takiej opcji. Przez moment, jeżeli tylko oderwiesz ręce od steru, cię znosi. W takim wypadku płyniemy dalej na kanał Elbląski do pierwszej pochylni. Pokażę wam ciekawostkę technologiczną i opowiem o niej, a wrócimy to chyba dopiero jutro. Dopłynęliśmy do pierwszej pochylni na kanale Elbląskim. To pochylnia Całuny. Dzisiaj w nocy szału nie było, tylko 3 stopnie, ale za to wiatr się uspokoił. I teraz przy okazji opowiem wam trochę o kanale Elbląskim. Pomysł kanału powstał w XIX wieku, bo Prusacy chcieli transportować sosnę taborską, cokolwiek to znaczy, która była słynna podobno na całym świecie w szkutnictwie. Do budowy masztów ją używano. No i trzeba byłoby przetransportować ją, żeby się rozwijało to wszystko do Bałtyku. No ale w takim wypadku kanał, który trzeba byłoby wybudować, miał różnicę poziomów 99 metrów i do tego byłoby potrzebne wybudowanie 30 śluz. W związku z czym wymyślono, że wybuduje się takie pochylnie, na których statek będzie sobie
przejeżdżał po łące na szynach, wagonikami. Ferdzi wyleguje się jeszcze w promieniach słoneczka. Jesteśmy tuż przed wypłynięciem, silnik się grzeje. Ruszamy w stronę Malborka. Płyniemy! Panowie z obsługi mostu, to jest rewelacja. Są tak mili, uczynni. W ogóle ludzie tutaj są wspaniali. Spotykam samych wspaniałych, cudownych ludzi. Elbląg, żegnaj. Kurka, ruch jak w prawdziwym dużym porcie. Wpływamy na kanał Jagielloński. Idzie jesień. To jest najstarszy kanał w Polsce. Jak sobie pomyślę, że został wybudowany w 1438 roku, to powiem wam, że robi to na mnie wrażenie. To, co tu widzicie, to wrota przeciwpowodziowe, wybudowane, aby chronić Elbląg przed zalaniem w wypadku wysokiej wody na Wiśle, która dostawała się wtedy na Nogat, no i stwarzała niebezpieczeństwo zalania dla Elbląga. Dzisiaj one są nieczynne, dlatego że wybudowano już na Nogacie śluzy, które regulują ten poziom wody. Wpłynęliśmy na Nogat. Trochę inaczej to wygląda. No już kawał rzeki. No i niestety wiatr znowu zaczyna trochę wiać. Nie jest za silny, ale zimny. Dzisiaj jest jeszcze chłodno, jutro ma być cieplej. I dopłynęliśmy do Malborka. A w Malborku wiadomo. Najważniejsza rzecz to Zamek Krzyżacki. Patrzcie na moją Ferdzi. Ta kombinuje. Cały czas się boję o nią, że mi wypadnie gdzieś w końcu. Ferdżunia, nie wolno. Jesteśmy zatrzymowani naprzeciwko zamku w Malborku, na przystani u Flisaka. Bardzo piękne miejsce. I jeśli by komuś kiedyś przyszło do głowy pływać, to bardzo polecam tutaj to miejsce. Ten zamek rozpoczęto budowę w 1280 roku, a już w 1309 roku został siedzibą wielkich mistrzów zakonu, stolicą zakonu krzyżackiego, która została przeniesiona właśnie wtedy z Wenecji do Malborka. I to trwało do 1457 roku. W międzyczasie dwa razy próbowały wojska polskie go zdobyć, nie udało się. Pierwszy raz po bitwie pod Grunwaldem, no a drugi raz w 1454 roku. W końcu, po tych nieudanych podbojach, został sprzedany. Sprzedany przez czeskiego dowódcę najemników, Ulrycha Czerwonkę, który posiadł ten zamek jako zastaw za należny tym najemnikom żołd od Krzyżaków. No i w 457 roku Kazimierz Jagiellończyk wjechał triumfalnie tutaj na zamek i historia polskich królów trwała do 1772 roku. Nie poszliśmy zwiedzać Zamku Krzyżackiego, bo jest dużo filmów na ten temat i prawdopodobnie zdecydowana większość z was tam była. A ja w każdym filmie chciałbym coś fajnego, ciekawego pokazać i o czymś ciekawym opowiedzieć. I tutaj przeszliśmy się 7 km po wioskach, żeby dotrzeć na to miejsce. To jest cmentarz Mennonitów. Żuławy w ogóle były zawsze terenem, który był zagrożony powodziami. W XIII już wieku Krzyżacy zaczęli meliorować te tereny,
Ale tak naprawdę rozkwit melioracji, zabezpieczenia tych terenów datuje się na drugą połowę XVI wieku, bo wtedy te tereny odzyskała Polska. A Polska w tym czasie była, trudno może dzisiaj w to uwierzyć, bo mamy 11 października 2023 rok, ale Polska była wtedy najbardziej tolerancyjnym krajem w Europie. Oaza tolerancji. Właśnie wtedy przybyli do nas Mennonici, albo inaczej Olendrzy, z krajów dzisiejszego Beneluxu. Oni to zajęli się tutaj melioracją. Mennonityzm nawiązywał do tradycji wczesnochrześcijańskich gmin i odrzucał wszystkie takie zwyczaje kościelne, porządek cały kościelny. W związku z tym kładł nacisk na skromne i pracowite życie. I to wystarczyło, żeby ci ludzie tutaj stworzyli takie żuławy, jakie dzisiaj mamy. Czyli stworzyli cały system melioracyjny. Osiedlali się oni na takich trudnych do uprawy terenach, podmokłych. I w zamian za to, co robili, byli zwolnieni z czynszu dla właściciela tych terenów. W związku z tym praktycznie byli wolnymi ludźmi w tym czasie. Już w 1772 roku Żuławy dostały się pod panowanie pruskie i tolerancja się skończyła niestety. Z czasem było ich tutaj coraz mniej, aż w końcu zostali całkowicie wypędzeni. Pogoda jest absolutnie szalona. Dzisiaj wieczór jest tak ciepły, jakby był środek lata. A ja sobie siedzę na jachcie i mam tak cudowny widok na zamek w Malborku. Żegnamy się z Malborkiem. Jutro ruszamy na północ. Dzisiaj rano obudziliśmy się. A właściwie nie, w nocy już się budziłem i lał deszcz. Także Malbork żegnamy w takiej oto aurze. Płyniemy na północ do malutkiego portu w Osłonce. Śluzujemy się w śluzie Rakowiec. Opadamy w dół, no bo płyniemy do morza przecież. Zobaczcie, jaka różnica poziomów. Przeszliśmy taki kawał drogi, kochani, żeby pokazać wam to oto niepozorne miejsce. Rzeczywiście nie jest to jakoś spektakularny widok, natomiast będąc na Żuławach nie można tego nie zobaczyć. Grzechem byłoby tu nie przyjść, bo jest to najniższe miejsce w Polsce. Najniżej położone miejsce w Polsce. 2,2 metra poniżej poziomu morza. I znowu moje ulubione naj. Miejsce to znajduje się w Marzęcinie i nazwane jest Depresją Marzęcińską. My po spacerze przyszliśmy już na jacht, będziemy teraz robić sobie kolację, no i podziwiamy jeszcze piękne widoki nad rzeką. Minął już tydzień i szczerze mówiąc złapał mnie mały kryzys dzisiaj. Przyczyniła się do tego brzydka pogoda, wiatry, deszcze, zmienne warunki w pływaniu, w sensie wysokości wody. Trudno jest przepłynąć pod niektórymi mostami, czy wręcz niemożliwe.
trzeba czekać na otwieranie mostów, a znowu otwieranie śluz i mostów jest ograniczone już w tym okresie czasu, więc trzeba wszystko dokładnie planować. Codziennie te plany często się zmieniają w zależności od pogody. No i trochę mi doskwiera samotność, szczerze mówiąc. Fajnie jest być samotnie, ale tutaj jest tak, że jest mało zajęć. Mało zajęć, bo na kajaku na przykład cały dzień wiosłujesz, potem się rozbijasz, rano się budzisz, pakujesz, wiosłujesz, jest co robić. A tutaj siedzisz za kółkiem i za sterem i trochę tak jest monotonnie. No dobra, ponarzekałem sobie, płyniemy do Gdańska, będzie ciekawiej, mam nadzieję, w Gdańsku, bo zjedzimy sobie Stare Miasto. Przed nami most zwodzony w Rybinie. Ole konstrukcja. Jaki. Zostało nam jeszcze tylko 4 km, żeby dopłynąć do królowej polskich rzek, Wisły. Śluza Gdańska Głowa. Kurczę, nawet nie poczułem, jaka różnica, jak ma różnica poziomów, czyli Karpawa jest bardzo, bardzo wysoko. Powiem wam, że dla mnie to jest wielkie przeżycie. Wypływamy na Wisłę. Duży prąd, wielka, ogromna rzeka. Niesamowite to jest wrażenie. Nie dość, że jestem podekscytowany samą tą Wisłą, to powiem wam, że jeszcze do tego trafiłem na jakieś ćwiczenia wojskowe. I tu fruwają mi z jednej strony na drugą. Słyszycie? Ale nie wiem, co ja tu robię. Może ja nie powinienem tu płynąć. No to teraz to mam stracha normalnie, autentycznie. Pływają za mną i strzelają. Ja pierdzie. Niesamowite. No ja nie śmieję, dlatego że jestem taki wesoły, tylko nerwowy taki chyba bardziej śmieję. Tam są jakieś właśnie jednostki wojskowe, z daleka bardzo. Jeszcze trochę boję filmować, żeby mnie nie specyfikowali, bo przecież wojska nie wolno filmować. Ale z drugiej strony nie mogę sobie tego odmówić, żeby wam nie pokazać. Jaki to jest ten kurde odważny. Albo głupi. A po drugie, albo głupi. No chyba się udało, nie zostałem aresztowany, a chłopaki bawią się dalej. Już ta taka wielka łódź podpłynęła, kurczę, do mnie na jakieś 20 metrów, ale wtedy już nie schowałem telefon, żeby nie pokazywać, że ich filmuję. Ale ubrani są, powiem wam, normalnie jak kosmici. Jakieś wojska specjalne, ja pierdzielę. Pogoda, wojsko, śluzy. Wszystko pokonało nas dzisiaj i nie dopłynęliśmy do centrum. Zdecydowałem się nocować tuż przed centrum, jakieś tam 40 minut. Jesteśmy już w Gdańsku i tutaj jest widok na piękny most wantowy. Ślicznie to wygląda. Ale obłędny wschód słońca w Gdańsku. Kochani, szok. Oprócz pięknych, zabytkowych, odbudowanych kamienic są i też takie miejsca w Gdańsku. Kontrastów ciąg dalszy. A po drugiej stronie a tu stary żuraw gdański. Służył do przeładunków w portach. W mieście nieprzebrane tłumy. Niesamowite ilości ludzi. Wycieczek. Jesteśmy teraz na długim targu.
Taki piękny zabytek, a tutaj obok tego popatrzcie co jest. Najbardziej fascynująca rzecz w Gdańsku dla mnie, powiem wam, taka długa kładka, 70 metrów ramię ma. Jaka to jest potworna siła, jak to działa. No, fenomenalne. 70 metrów dźwignia. Niesamowita konstrukcja, jak to w nocy fajnie wygląda, oświetlone. Genialne. A to po prawej stronie w oddali most obracony, który jeszcze chyba jest nieczynny. My już żegnamy stare miasto w Gdańsku. Płyniemy na wyspę Sobieszewską, gdzie jest rezerwat ptaków i może uda nam się coś tam podpatrzeć. W każdym razie na pewno pospacerujemy sobie na spokojnie, a jutro wracamy na Szkarpadę. Uciekliśmy przed tym wielkim wiatrem i schowaliśmy się w porcie na wyspie Sobieszewskiej. Nawet nie wiem, czy ptaki będą dzisiaj w ogóle gdzieś tam latały przy takim wietrzysku. Obawiam się, że nic nie zobaczymy, niestety. No ale spacer to spacer. W każdym razie cieszę się, bo mieliśmy wielkie, wielkie, wielkie szczęście. Przyszliśmy nad Zatokę Gdańską. Jesteśmy na plaży regularnej, pełno ludzi. Fajne to jest na tej wyspie Sobieszewskiej, że wszędzie jest niedaleko i jeziora, i morze, i Wisła. Niesamowita rzecz. Natomiast musimy uciekać, bo robi się zadyma. Zaraz będzie lało. Trzeba przyznać, że w porównaniu do tamtego roku to pogodę mamy naprawdę bardzo kiepską, zmienną. Dzisiaj rano było słonecznie i wiecznie, a teraz mamy tylko wiecznie i deszczowo. I zimno jeszcze do tego, bardzo zimno. Dzisiejsze późne popołudnie spędzamy już w jachcie. Nie ma co wychodzić, jest naprawdę zimno i potworny wiatr. Zresztą słychać. Charakterystyczny dla żuław dom podcieniowy. Kiedyś były bardzo modne i budowało się tego bardzo dużo. Budowali je bogaci chłopi, a domy takie często miały 10 na 20 metrów, więc naprawdę były bardzo solidne. Pod tym miejscem, na drewnianych palach, który jest właśnie tym podcieniem, były bardzo często organizowane spichrze. Następny piękny dom, może już nie podcieniowy, ale popatrzcie, jak cudne schody i drzwi. Ale budowa jest charakterystyczna dla tych domów, dlatego że właśnie szkielet drewniany i wypełniony cegłą. I następny przykład. Tak to kiedyś bogaci chłopi mieszkali. Stoimy na moście zwodzonym. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jaka to jest precyzja w budowie. Już bardzo chłodny wieczór, ale za to bardzo, bardzo piękny. Niesamowita magia.
poranki wynagradzają wszystkie trudy pływania. U nas pierwszy przymrozek. Płynąc na Zalewie Wiślanym, kierujemy się torem wodnym. Tor wodny jest wyznaczony takimi bojami, które mają konkretne oznaczenia i te oznaczenia są napisane na mapach. Czyli na przykład tutaj, jak widzimy, 12. Ważnym elementem nawigacyjnym na Zalewie są też stawy. Stawa to jest taka, jak widzicie, wielka budowla, którą widać z daleka i ona jest ustawiona na przecięciach głównych torów wodnych. Dopłynąłem do portu w Kątach Rybackich. Teraz sobie popijam kawkę. Kawkę, która ma mnie trochę odstresować, bo okazuje się, że tak jak opowiadałem o tych torach wodnych, to tutaj mimo, że na mapie ten tor istnieje, nie było go. No i w ostatnim czasie już przy dopływaniu było dużo sieci rybackich oznaczonych takimi tykami, no i trzeba było naprawdę bardzo, bardzo wspinać się z uwagą, co mnie stresowało dosyć mocno. Potem podejście do brzegu. No i w końcu wszystko się dobrze skończyło. Jesteśmy na miejscu. Zaraz pójdziemy sobie na plażę, jak wypiję kawkę. Moja Fergie sobie chodzi. Zwiedza, wącha. Zapachów są tutaj setki, tysiące, bardzo ciekawych, więc jest co zwiedzać. Idziemy sobie teraz przez Mierzeję Wiślaną. Teren jest tutaj bardzo, bardzo ciekawy, urozmaicony. Nie spodziewałem się tego, że tak to wygląda. Las, pagórki, dużo różnorodnej roślinności i masę ścieżek. Ja tak się zastanawiam, czy tu nie warto byłoby przyjechać na wakacje. Myślę, że tutaj tak na spacery i na rowery to naprawdę raj. Mamy jakiegoś kolegę tutaj. Tak? Cześć kolega. Gdzie ty byłeś? To już słychać morze. 15 minut spacerem i jesteśmy nad Bałtykiem. Jejku, jak pięknie. Jak jest tu ślicznie. Aż Ferdzi szczeka. Chce się bawić z radości. Pusto na plaży. Jejku, jak to cudnie. Nie mieliśmy tego w planach, ale no od czego są plany? Też od tego, żeby je zmieniać. Przeszliśmy się plażą około 5 km i dotarliśmy do przekopu na Mierzei Wiślanej. Zaraz zobaczymy to z góry. Z boku wygląda imponująco. Trzeba wiedzieć, że przekop oddziela Zalew Wiślany od morza, czyli wodę słoną od słodkiej. I tu mamy wrota na Bałtyk zamknięte. One się otwierają tylko w trakcie przepływu statku i zaraz zamykają. Tak to wygląda z drugiej strony, od strony Zalewu Wiślanego. Jest to także przejście graniczne dla statków wpływających z morza do Elbląga. Tu jest jeszcze jedna śluza o takiej małej powierzchni, gdzie wyrównuje się poziom wody. A później drugie wrota są na Bałtyk. W tamtą stronę szliśmy sobie plażą, a wracamy pięknym lasem. I o dziwo jest tutaj bardzo, bardzo dużo drzew liściastych. Buki, graby, dęby, brzozy. Cudowny las. Pięknie tu jest. Kończymy już ten piękny dzień. Chciałem wam tylko jeszcze pokazać te tyczki oznaczające sieci rybackie. Tak to wygląda.
A my już z zalewu wypływamy i wpływamy na Szkarpawę. Jutro jeszcze jedna piękna rzeka przed nami. Teraz jeszcze mnie czeka taki kawałek drogi pod słońce. Nic nie widać, praktycznie nie widać rzeki. No ale na słońce to ja już narzekał nie będę po tej brzydkiej pogodzie. Koniec tajemnicy, ostatni akcent. Płyniemy na rzekę o dwóch nazwach. Wielka Święta i Tuga. Bardzo ciekawe nazwy i bardzo ciekawa podobno rzeka. Wspaniała, widokowo. No i jeszcze jest jedna rzecz, która jest tutaj bardzo ważna, to wrota przeciwpowodziowe, przeciwsztormowe to się nazywa. Jak na Szkarpawie podnosi się poziom wody, to wrota są zamykane, tak żeby nie zalało Nowego Dworu Gdańskiego. Tak to wygląda z drugiej strony, od strony Wielkiej Świętej, albo Tugi. Rzeka jest wąska, ale naprawdę urokliwa. No i widać ślady jesieni. Czerwień, żółć, pięknie. Stoimy w Żelichowie do godziny 16. Mamy trochę czasu, ale jest tutaj parę fajnych rzeczy. Może uda nam się wam coś fajnego pokazać. Typowy dom podcieniowy w Żelichowie. Nazywa się Mały Holender. Jest tutaj gospoda. Wchodzimy teraz na cmentarz, nazywany cmentarzem 11 wsi. Są tutaj bardzo ciekawe nagrobki w postaci zwykłych kamieni polnych z bardzo takimi skromnymi inskrypcjami. Zostań! A to nagrobki, które nazywają się stela. Jest to jedna ze starszych form takich nagrobków, która była bardzo jeszcze popularna w średniowieczu. Oczywiście cmentarz jest cmentarzem mennonickim. O mennonitach już wcześniej opowiadałem. A my w oczekiwaniu na otwarcie mostu idziemy sobie tym razem nad kanałem w pięknych okolicznościach przyrody. Włóczę się tu już dosyć długo. Czuję się jak mały Sherlock Holmes. I wydaje mi się, że znalazłem to, co wam chciałem pokazać. Boję się, żeby się gdzieś tu nie utopić, bo jesteśmy na terenach podmokłych. Ciekawe, jak ja się tylko tam dostanę na górę, ale na razie pokażę wam to z dołu. A już jestem poparzony przez pokrzywy. Widzicie to? Konstrukcja betonowa, a pod nią woda. I jeszcze was przytrzymam trochę w napięciu. Dostaniemy się tu, czy nie? Muszę przyznać, że to jest dzięki wiadomościom uprzejmości pana Jerzego, opiekuna przystani w Osłonce. Znaleźliśmy to miejsce. Uważam, że zasłużyłem na odznakę Zucha. Naprawdę jestem bardzo dumny, że to znalazłem w takim szczerym polu. Zupełnie na ślepo. Na nosa, na czuja. Ale jeszcze ten mój nos mnie nie zawodzi, powiem wam. No i pytałem w Żelichowie i kilku osób i nikt nie ma zielonego pojęcia o tym. To jest akwedukt. W latach 50., 60. służyło to do nawadniania niektórych pól, niektórych polderów na Żuławach. Trudno jest uwierzyć, że tutaj trzeba coś nawadniać, ale okazuje się, że jednak tak. I dzięki opowieści właśnie pana Jerzego z Osłonki dowiedziałem się o tym i przywędrowałem tutaj. Tutaj ciekawostką jest to, że ta woda płynęła z innej miejscowości, była transportowana nad kanałem. Kanałem, który nazywa się Kanał Drzewny. Widzicie tam mojego pieska? W takich chaszczach chodzimy, że aż nawet pies nie może sobie dać rady, bo tylko kłuje osty i pokrzywy. Zbliżamy się już do Nowego Dworu Gdańskiego, stolicy Żuław. Rzeczywiście wygląda tutaj to tak bardzo fajnie, malowniczo. To podejście do samego miasta. Im bliżej, tym ładniej. Gęściej, rzeka węższa, drzewa rosnące nad samą rzeką,
tworzące szpalery takie. Naprawdę wygląda to fajnie. Pogoda tylko, znowu przyszła chmura, nie ma fajnego światła. Ja pierniczę, patrzcie jak tu wąsko. Jaki malutki mostek. Piesi muszą poczekać, samochody wstrzymane. Teraz kolej na nas. Stoimy sobie przed Urzędem Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim. Bardzo fajne miejsce. Patrzcie, Żuławska i zarazem Nowodworska codzienność. Wody jest dużo, dużo wyżej niż zakładana jest. Most, przez który niedawno przepływaliśmy. Idziemy sobie już na kolację. To znaczy zrobić kolację. A wieczorem wyjdziemy jeszcze na spacerek krótki. Koniec. Wracamy do domu. Za chwilę most się podniesie. Trzy mosty dzisiaj mamy do pokonania. I jeszcze 600 km drogi.